Tov, dobry wieczór, witam wszystkich. Kontynuujmy nasze rozmowy, nasze wykłady z Tani. I dzisiaj u nas czwarty rozdział. Na wcześniej powiedzieliśmy, że w każdej duszy człowieka jest trzy takich podziały duszy, czyli nefesh, ruach i neshama. A i також oni w siebie włączają spirot, czyli takie kanały, te strefy, przez które schodzi na dół energia od Ein Sof, od nieskończoności Hashema. I idzie to dopiero do górnych sfirot, który się nazywa Chabad, czyli Chochma, Bina i Daat. No, i razem stanowią to, co się nazywa Neshama. No, to jest najbardziej bliska do Hashema dusza. Dalej kontynuuje Admor HaZaken, czyli autor Tani, stary Admor. Mówi tak. Oprócz tego potrzebuję powiedzieć, że dusza każdego człowieka ma trzy rodzaje ubrania. I te ubrania jest pomysły, mówienie i działalność, fizyczne działanie. I wszyscy trzy... Jeszcze raz. Pierwsze co było? Pomysły. Potem mowa i działalność, czyli ruch, czyli człowiek może coś robić, robienie. Działalność. Tak, działalność. I ty wszyscy trzy, oni muszą iść razem z Torą. Jak to idzie? Wszyscy micwy, które mamy, oni mają fizyczne wcielenie. Na przykład micwa Tfilin, ona ma fizyczne wcielenie, potrzebuje wziąć fizyczny obiekt, jak to, i Tfilin, i nakładać siebie na ręku. Albo, jak się chodzi o zakaz pracy w szabat, to potrzebuje powstrzymać się od praktycznych rodzajów działalności, czyli zapalenia ognia, włączanie elektro, czy coś innych rodzajów. Dalej, człowiek wykorzystuje swoją mowę dla wyjaśnienia szczegółów tych 613 micwy. I także swoje pomysły, swój rozum dla tego, żeby zrozumieć, co to dotyczy tych micw, i on może podnosić się na poziomy pardesu, w tym, co na ten stopień, z którego pochodzi jego dusza. A państwo wie, co jest pardes, tak? Pardes to jest raj. Nie, to jest taki skrót. Znaczy ogród. Nie, to są cztery poziomy zrozumienia, tak? Cztery poziomów zrozumienia Tory. Tak, oczywiście. Oczywiście, pani ma rację. Ale to rabin mówi pardes? Pardes. Tak. Pardes, tak? Bo to jest pszat, ja nie pamiętam wszystkich. Pszat, remez, drasz i sod. No to jest w pierwszym komentarzu. Już wiem. O tym już mówiliśmy jakoś tam. I nawet pisaliśmy to. I oczywiście pardes to także nazywa jako taki ogród owoców, takich w rodzaju jak klementyna, czy apelsina, i tak dalej. To w dzisiejszym iwricie tak się nazywa pardes. I także nazywa się tak raj. Ale w naszym czyli kontekście to jest pardes, to jest cztery poziomy, czyli pełne zrozumienie Tory na wszystkich poziomach. I każdy człowiek, nawet najbardziej taki ciemny, chwileczkę. Tu muszę ja
naprawić coś. Alo? O, już rabin nie. Tak, tak. Niestety u mnie to zdarzy się, że upada internet. Aha, no właśnie. Вот я то muszę, jak się nie słyszy nic z pańskiej strony, to wtedy ja teraz baczę na ten na taki tu znaczek taki od internetu, jak on działa. Aha. To ma to no. Trochę taka problema w komputerze. No, ale szybko się... A dla przypomnienia rabin może powiedzieć jeszcze raz? Pszad, oczywiście. Remes, pszad, remes, drasz i sod. Czyli pszad to jest... pszad jest proste zrozumienie. Remes to jest... podpowiedź taka. Drasz to jest analiza z pomocą regułów analizy. Jak wywodzić halachu. I sod to jest mistyczne, tajne zrozumienie Tory. To jest cztery poziomy. I każdy człowiek z narodu izraelskiego może zrozumieć Torę na swoim poziomie. Są takie, które mogą podnosić się nawet do sodu, a są takie, które zrozumieją tylko na poziomie pszatu czy maksimum remezu. Ale to nie szkodzi, dlatego że oni dają działalności swojemu rozumu i wtedy ich rozum będzie ubrany w te święte ubrania. No, tak samo jak i ich mówienie jest ubrane w te ubrania. I dlatego człowiek musi być czysty na wszystkich trzech swoich poziomach. Na poziomu myśli, na poziomu mowy i na poziomu działalności. I dlatego na przykład Żydu jest zakazane mówić plugawe słowa, nawet w innych językach. Dlatego to psuje i brudzi jego ubrania mowy, które on miał. To tak samo jakby on, na przykład człowiek, który uczy Torę cały dzień i potem też, kiedy wychodzi na zewnątrz, mówi takie niepiękne słowa, to tak samo jak człowiek będzie w takim stroju bardzo bogatym, ale będzie u niego plamy kawy, czy brudu, czy jeszcze czegoś. To będzie jeszcze gorzej, niż jakby u niego było zwykle ubranie. No, wygląda. Tak samo i na działalność, i na pomysł człowieka. Dlatego potrzebuje za tym śledzić. No, dbać o tym. Dobrze. Dalej. A to ja przepraszam, ja o coś spytam. Proszę. Bo są tacy, którzy, ja mam trochę takie coś, że ja mam taki bardziej, bym powiedział, surowy język, taki bardziej doprawiony różnymi słowami, ale mam jakby czystą tą działalność. Ale są na przykład tacy ludzie, którzy tak ciuciu przez bibułkę, a są fałszywi w działalności. O to chodzi, że każdy człowiek musi naprawić każdą swoją strefę. U ludzi, którzy mają problem z działalnością, oczywiście to jest źle. Ale i naprawić to nie łatwo tak, jak na przykład naprawić język. No, człowiek może być surowy, ale jak się on nie będzie używał złych słów i nie, takich niepięknych, to wtedy on będzie podnosił się na większy poziom. Potrzebuje wiedzieć o tym, że używanie takich słów będą zatrzymywali człowieka na dolnym poziomie. No. Jakby on pracował nad sobą, tak, jakby on pracował nad sobą, to by odczuł, że on idzie na górę, do góry. No, potrzebuje o tym pracować. Bo ja często też tak w celach edukacyjnych tak używam takich... Tak, ale wie pan co, już teraz nawet nie musi pan tych w celach edukacyjnych już nawet używać, bo wystarczy, że pan powie z energią i no to nawet to. Normalny język przekazuje. Dziękuję. Tak, tak. Dlatego na przykład... dlatego na przykład kobiety mniej używają takich słów,
Dlatego, że ich, jeszcze raz. Вот, że kobiety mniej używają takich mocnych słów. Dlaczego? Dlatego, że oni byli zrobione później. Ich natura jest więcej taka, jak powiedzieć, utonczona. Jaka? Cienka. A, delikatna. Delikatna, tak. Aha. Że, o, dlaczego? Dlatego człowiek, mężczyzna, był stworzony z ziemi i ducha. No, a kobieta była stworzona już z mięsa i ducha. Czyli to jest następny poziom. No, dlatego jej natura jest delikatniejsza i dlatego potrzebuje jej mniej micwy, że siebie udoskonalić. Ale z drugiej strony ona ma mniej możliwości do działalności praktycznej, czyli w sensie micwy, dlatego potrzebuje, dlatego twardość, że działać te micwy. Вот, а того кобетам часами бракує. О. Твардості? Так. Ага, чи мушо се зроб, чи мушо працювати над тим, щоб бути таке? Ні, у них є свої, чи свій керунок, да? Так були створені через Ашем, а? Ну, так, може не тварда, але з засадами, так? Так, очевидно. От, очевидно. Їдемо далі. Po tym, jak powiedzieliśmy, od Sfirot Chabad odchodzą inny Sfirot, który nazywa się też Midot. Napisaliśmy, co jest Midot. Midot to jest cechy. Cechy, mamy dwie podstawowe cechy. To jest kochania do Hashema i strach przed Hashemem. I також od nich jest inne cechy, które odchodzą jako dzieci od rodziców. Ale wszyscy odchodzą od tych dwóch, że jak cecha mężczyzny to jest kochania i cecha kobiety to jest strach. To tak napisane, później możliwe wyjaśnimy dlaczego. I та кохання, чи любов, то є корінь всіх 248 міцв позитивних. І неможливе виконання тих міцв, як потребує без кохання до Ашема. Чи ми маємо разом 613 міцв, так? Вони є розділені на дві частини. Міцви позитивні i micwy zakazujące, czyli isurim. No, to się nazywa ase, micwy pozytywne nazywa się ase, micwot ase, i micwy zakazujące nazywa się lota ase albo lav. No, to jest taka nazwa. Micwot ase, ase mamy 248, no, micwot lota ase mamy jak дні року, так. 365, от так є. І кожен тих міцви асе, то є кохання, а кожен міцви лота асе, то є боязнь перед Ашем. Чоловік не робить того, чого заказано робити, для того він має страх перед Ашемем. I to jest taki dolny poziom, a na górnym poziomie to jest nie strach, a tylko jak taki on jest, jak powiedzieć, smuszony, czyli jemu to... Spełni. Tak, on, jemu to niełatwo robić, że on nie... To jest nie tylko strach ukarania, а тільки ж йому то не подоб, чи як повідати, встидіся, да, мав встид такий. Да, і з того встиду не робі масу мені таке. Да, і з того не робі ті речі. Вот. Далі. І от, коли чоловік знайдується вже на певному пожомі, то коли він бачить
неправедливі речі, на речі, які є відвротні від міцви, то втеді йому то вже тяжко на них бачити. Да? Он не хоче того і не хоче мати до них жодного дотикання, да? До тих речей. І так само, як гурні пожьоми, вони мають кожені в тих міцвах, так само, як і сітра ахра, чи кліпот, чи ті скорупи нечистощі, вони теж тримають чоловіка, коли він певні блонд, чи певні ісур, що робить, що є заказане робити. Коли чоловік робить ісур, то що ще здається? Що він дає їдення тим кліпот, умоцняє ті скорупи. І веша себе на ноги тяжар, є ще більше, ніж було вчесні. Так, як повідяно, як мові стародавній вираз такий індіанський, що в душі у кожного чоловіка сон два волка, вілка, на білий, чорний. А, так. Так, а звитєн же тин вілк, которого чоловік кармі. Так. Так само потребує кармити справедливого вілка. Далі. Написано, що Тора і Ашем то є єдно ціле. Да? Що не можна поділити поміж Тором і Ашемем. І як мовили ми вже, що Ашем он є відьонці. І також він є відя сама. І само існення Ашема, його шигули і регули не є до розуміння чоловіка. Але як Ашем вплива на той світ, то є можливо зрозуміти то. Як написано, що в кожному місці, де чоловік бачить великість і мощність Ашема, в тим самим місці він бачить теж на його скромність. Да? Же Ашем ограничив свою волю, да, і мудрость через 613 міцви Тори. Да? Як то я розумію того. Як ограничив себе. Я зараз вияснюю. Ашем хоче, щоб ми його зрозуміли, чи якщо не його зрозуміли, то зрозуміли його наміри в стосунку до нашого святу. Да? Що ми були співпрацівниками, його партнерами. Так? Так. Якщо хтось хоче, щоб інший чоловік був його партнером, він мусить йому вияснити свої цілі, да? І свої środки, які у нього є. І також різні інструменти, да? Як ті цілі досить. Так само я ще, наприклад, коли ми хочемо робити разом щось з дітським малим, то мусимо сходити на тим пожом того дітка і вияснити, витлумачити йому, що ми від нього хочемо. І втеді будемо користувати на язик дітський, не будемо вживати різних слов і таких термінів скомплікованих з науки чи з латини, чи якесь інше. Чи так якби Хашем зшов на поziom людей, даючи ці міцви, о, так? Власне о то ході. Же якщо чоловік побачить на ті міцви, може повідати, що то є якось дуже матеріальна річ. Наприклад, яка різниця є Хашему, що ми, наприклад, вживаємо до їдення ту рибу, а ту рибу не вживаємо. Да. Це дві риби. Одна чиста, друга нечиста, чи нема каскасим, чи узки. Да. А, риби. А ході о рокаї риб. О риби з узками і без, так? Так, так. Чи одну рибу з узками їми, а ти без узок не їм. Так, так. Чоловік зі сторони може повідати, ну яка різниця? Да. І та риба, і та риба. І виглядають, може, схоже, того самого кольору і розміру.
I wtedy to, o to chodzi, że Hashem, on zszedł na nasz poziom i my nie możemy do końca zrozumieć, dlaczego ta ryba, ona jest prawidłowa, a ta jest zakazana. No. Вот, że tylko musimy to otrzymać jako danność, jako coś, co jest. Jak dziecko, on dowiera dorosłemu człowiekowi, swojemu ojcu czy matce, i wierzy im. Czyli on nie bada cały czas, czy oni robią, czy oni mówią prawdę, czy kłamią jemu. No, kiedy on to zaczyna badać, to zaczyna już problem z dowierzeniem. No. I o to chodzi, że Hashem spuścił Torę. Dopiero Tora była na poziomie Hashema. Czyli co tam, jak ona tam wyglądała, my nie wiemy, dlatego my nie znajdujemy się na tym poziomie. Potem powoli ona schodziła na dół, na jeszcze jeden poziom, jeszcze jeden poziom i tak dalej, dopóki nie otrzymała tej formy, którą ona teraz ma. Znaczy, wszystkimi mitzwami i wszystkimi zakazami. No. I teraz my mamy 24 ksiągi Tanachu, w których Tora wyraża się i wszyscy rzeczy, które potrzebują dla nas, dla pełnienia mitzwy, pełnienia Tory, tam są. I nawkoło tego cego jest świat, czyli światło nieskończone, czyli Or Ein Sofi, na Ein Sof. Вот. I to jak takie ubrania całego światu. Ale w środku to światło, czy ten Or, on wchodzi tylko, odmienia się przez odmiany swoje. Tak samo na przykład jak żeby my siebie przedstawili takie słońce, no, jakie mocniejsze od naszego słońca w milion razy, no, to wtedy musieliśmy my mieszkać w takich domach, gdzie jest szkło i potem jeszcze jedno szkło i jeszcze jedno i tak warstwy szkła. No, dopóki ten świat nie stałby, światło stałoby takim, jakim my możemy jego otrzymać. No i skorzystać im. Czy to zrozumiałe? Tak. Dobrze. Idziemy dalej. I dlatego napisane, że jedna godzina w naszym świecie, który człowiek w tą godzinę robi skruchy i mitwy i dobre działania, ona jest lepsza od całego życia przeszłego, czyli przyszłego. W Ganedynie, w raju. Dlatego w raju człowiek już nie może nic zarobić i nie może nic zmienić. On znajduje się już w takim, jak powiedzieć, konstancie, czyli niezmienionym stanie. I tylko w naszym świecie on może coś zmienić. Dlatego to jest lepsze jedna godzina tu od całej wieczności w przyszłym świecie, dlatego tam już nie można nic zmienić. Ale z drugiej strony, na górze, czym zajmują się duszy cadzików, czyli prawidłowych ludzi, tym, że oni znajdują się obok szchiny i od tego oni odczuwają wielką nasolodę. No. Co odczuwają? Wielką nasolodę, jak taki orgazm. Ojejku! Swojego rodu. Czyli jak żeby człowiek mógł uczuć orgazm, który ciągle idzie nieskończono. Ekstaza. Ekstaza, tak. Ale to z czego taką ekstazę odczuwają? Z tej bliskości z Hashem. Tak. Tak. Tego Ein Sof. Tak, oni też tam nie mogą. Też tam oni nie mogą zrozumieć tego wszystkiego, ale to jest uczucia. Da? Uczucie ekstazu.
takiego napełnienia tym mocą Hashema, którego nie odczuwamy tu, w tym świecie. I tu musimy u siebie podgrzewać takie uczucia Hashema i kochania do Niego, i strach przed Nim. Potrzebuje nad tym pracować i robić to z głowy. No? Czyli myśleć o tym i siebie wwodzić w taki stan takiego uczucia. Jak powiedziano, że emocje człowieka wychodzą z jego rozumu. No. Dalej. I to można porównać i nawet dzisiaj w naszym świecie my tak samo dotykamy do obecności Hashema przez te mitzwy, które pełnimy. Ale tego nie odczuwamy. Na co, jaki przykład tu nam przywodzi Baal HaTanya? Taki, że człowiek niby, jak się on przychodzi do króla i obnima tego króla, który w takiej szubie, no, czyli w taką palto, które jest grube takie, kiedy jest zima. I nie, on nie dotyka... Futro. Futro takie. I człowiek nie dotyka samego króla. I nie, nie czuje jego tam, ale on jego trzyma, czyli trzyma jego za to futro. Taki przykład on tu przynosi. I tak samo Hashem trzyma człowieka nie wprost, czyli nie bezpośrednio, a przez różne okoliczności jego życia. No. I tak samo jak napisane w Shira Shirim, na imię Tychabekejni, czyli prawa ręka jego obejmuje mnie. No. Czy prawa ręka to jest symbolem miłości, no, i chesed. No. Czyli zrozumiałe, chodzi tu o tym, że dotykania przez ubrania, nawet jeśli to ubranie jest warstwowe i grube, to też od tego człowiek nie odczuwa mniej piękności tego momentu. Na przykład, jeśli ktoś był zaproszony do króla, to nie szkodzi, że ten król jest ubrany w dużo różnych ubrań. I tak samo człowiek musi odczuwać siebie, kiedy on pełni mitzwę, że on dotyka do ubrania króla. I jak powiedziano, że z jednej strony Tora jest ubraniem samego człowieka, jego trzech rodzajów działalności, czyli myśli, pomysłu, mowy i działalności fizycznej, a z drugiej strony Tora jest też wyrazem od Hashema, no, czyli jego ubraniem. Niby mamy wspólne ubrania, tylko dla nas to jest górny poziom, a dla niego jest dolny poziom. Zrozumiałe to mniej więcej? Dobrze. Wtedy, jak ja teraz zobaczę, tu skończyliśmy czwarty rozdział. Może zrobimy jeszcze jeden rozdział, dlatego rozdziałów są dużo tu. Całkowicie w Tani my liczymy razem 53 rozdziały. No, i ja myślę to zrobić za rok. I możliwe tak za rok i zrobimy. Zaczniemy od piąty rozdział wtedy. Także on mówi tak. W dodatkach do Zoharu jest słowa proroka Eliasza napisane Machshava einot tfisa bachklal, że myśl człowieka nie w stanie zrozumieć Ciebie, czyli Hashem. No, i jak idzie proces rozumienia? Nasz razum, on pracuje jak taki lejkocyt. No, czyli co? Nie słyszeliśmy. W krwi człowieka jest taki mały, taki komórki. No, który nazywa się lejkocyci. A, leukocyty. Tak, tak. Oni, jak się baczą coś, co jest obce w krwi, to wtedy naciągają się na to
Навколо, чи вони то до себе, до своєго środka втягають. І навколо нього, і потім пробуємо то уніважнити, чи з'їсти. Так само діяло наш розум. Чи наш розум чима якийсь предмет, який наші очі чи інші органи бачать чи відчувають, і потім він пробує зрозуміти цей предмет, до чого він є потрібний, як він діяє, і так далі, і так далі, і так далі. І то сходне з процесом їдення. Ніби наш розум з'яда цей предмет, і коли його він зрозумів, як з'їв його. Трапить. Так. І już włączył do siebie. I teraz ten przedmiot będzie pomagał naszemu rozumu rozumieć inne przedmioty. Tak? Na przykład, kiedy dziecko zaczyna uczyć się w szkole, to dopiero jego uczą plus i minus, tak? Tak. A potem plus pomaga jemu nauczyć mnożenia. Tak? Tak. Вот. А мінус поділення. Вот. А потім множення помагає розуму учить стопні. Так? А. Чи, наприклад, це є 2 в стопню 3. Наже, то є 2 на 2 і на 2. До потенки, так. Зрозуміло, так? Так, так. Вот. Так само чи ми користуємо, на це вже наш розум зрозумів, зрозуміти наступну річ, і наступну, і наступну. Як така куля снігова. Припрошую? Як така куля снігова. Так, так, і то не тільки куля, то як така амеба велика. Так, як входження по сходах. Так, але тут трохи схоже на як з'їсть coś, а потім ще з помочою тебе, чи є така гра, чи комп'ютерова, же просто така, не скомплікована, же там якийсь там робак мусить з'їсть coś і стає większym. А потім ще coś і ще większym. От. Допоки він не з'їсть власний огонь. так. І так само так діяло наш розум. Наприклад, коли чоловік не розуміє добре якесь право мішне чи якийсь там кавалок в Талмуді, то втеді він робить то з висілкою, і поділяє то на мніші ковалки. Допіру він мусить зрозуміти всі слова, які там є. Якщо він вже розуміє сенс всіх слов, то втеді далі він пробує складати їх разом. По 2, по 3 слова. То рабіні, то так як з ученням ще язика. Так, 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 є. І то не тільки язик, так всі речі. Всі речі в святі так ще учимося. Але цей закон, то право Тори, то є частина Шема, як повідано. І втеді ми вже віємо, чи познаємо волю Ашема в нашому світі. І Ашем так хотів, що, наприклад, якщо Реубен, наприклад, буде щось мовив на суді, а Шимон йому відповіда, то втеді рабіни, які там сидять і слухають, вони децидують в наступний спосіб. І то є воля Ашема. Коли чоловік учиться мішне, талмуд або кодифікаторів права, як Рамбама, наприклад, втеді він починає розуміти волю Ашема через то. І нема іншого способу. Хтось може помислити, я буду робити медитацію. І в цей спосіб буде ще приблизився до Ашема. То є блендна дорога,
w tym sensie, że to może pomóc jemu robić koncentrację, ale jego rozum nie będzie działał, dlatego on nie ma szczegółów, że uchwacić, da? Nie ma rączki. No. Вот, розум мусить мати щось нескомплікованого, для того, щоб почати то обробляти. Почати від того, від простого. І тільки через навчання права Тори, то є один спосіб розуміти волю Ашема. Решта, то є вже як... Takie rzeczy, które połączone jest z bolbochwalstwem. No. Dlatego dzisiaj nie mamy proroków. U proroków był inny sposób, czyli kontaktu z Hashemem, ale ten sposób dzisiaj niestety nie działa. No, nie mamy tego dzisiaj. I dlatego uczenie Tory, ona jest, liczy się większe ніж всі решта міцви. Наприклад, навіть для того, що робить якусь міцву, потребує побачити, якщо чоловік учить Тори, часами він може бути вільний від тієї міцви. Наприклад, коли чоловік учить Тори і йде якийсь старушек сивий, то втеді він не може вставати перед ним, якщо то не є його навчитель. А якщо він не учить Тори і займається чимось іншим, то втеді він мусить вставати. От. Добре? То показує якби таку скалу важливості. Так, 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 так. Же навчання Тори є дуже, дуже, дуже високо. От. Лічиться як ціла Тора певнена разом. Да. Для того то є близьке дотикання до таких... глибоких варств еманації Ашема через розум чоловіка. Так мовить Рамбам і також Хасиді Хабаду, вони теж йдуть по тій дорозі. Для того Тора називається хлебом для душі, що то є їдення для душі. І коли чоловік учить Тору вінці, то втеді вона стає його м'янцем, його кров'ю. Да, входить до його крові, до його тіла. І втеді вже він зачина бути сам, як Тора, на двох ногах. Да? Ага. От. І втеді вже він буде мог в стані підноситися на більший позіум. Да? Для того часами ми питаємо себе, чи то, що ми бачимо о робимо, чи то є добре, чи зле. Да? Але коли чоловік вінці учить Тори, то втеді він чує лепі і ві лепі, що чи то є добре, чи то є зле. Да? В тим сенсі. Зрозуміли? Так, так. Як написано, що Тора в середку мені. Да? Круль Давид мовив то в псалмах, в Тілім. Да? Мові, що Тора в середку мені. Бетохи, як то докладно буде. Бійдята Тора, саме бенефеш Адам, шановна Єтев, ян шекуло ач, нітписа бесіхло, мазол нефеш хаїм бекірбам, хаїм Адам, енсоф, вогу. То ж кату, веторатха бетох меай. Так он мовив, торатха бетох меай. Твоя Тора... в моєму бжуху. Да? Ага. От, так мовить король Давид. Да, як то зрозуміти? От, так і зрозуміти, що чоловік вносить до своєго середка Тору. От, також цікаво, що то їдення, воно не уходить, як звикле їдення з чоловіка, а зостає для його душі на пшишлость. Що душа буде мала одживення, от з тієї Тори, яку вона вчила в нашому світі, в матеріальному. То буде такий запас. Чоловік ніби робив в середку себе такий, як повідати, магазин, в якому вкладає їдення на свою пшишлость. Сейф. Так, сейф такий, який має такий депозит.
na depozyta. To jego, on otrzymał wtedy ożywienie duchowe na dzisiaj, ale także na przyszłość. Dlatego Tora jest ota szema, który jest nieskończony. I Tora też wtedy ma dotykanie do necach, da, jak powiedziano, do nieskończoności. Dalej. To, co my nazywamy jedzeniem, to jest światło, które jest w środku, tak zwany Ora Makif, no, czyli środko, świat, który w środku. A to, co naokoło jego, jest światło ubrania. No, вот. To jest chyba takie pojęcie, które potrzebuje zrozumieć. No, i micwy, jak powiedziano, to jest tylko ubrania tego światła, które przychodzi przez nich. No, czy państwo rozumie, o co chodzi? Hashem chciał dać nam to światło, tak? Ale my nie mogli jego akceptować przez, na tym poziomie, na którym Hashem to mógł jego dać. I dlatego ono to tak samo jak torebka, czyli ubrania, na przykład jakże, dlatego, że trzymać coś gorące, no, potrzebuje jego włożyć do naczynia, tak? Tak. No i na przykład węgiel, no, węgiel gorący. Nie możemy jego trzymać w rękach, tak? Musimy jakoś szklanku, czy jakoś kielich, czy coś takiego. Вот. I będą wtedy odczuwali ciepło od tego węgla przez ten kielich. I one się nie poważne. Tak. Вот. I to będzie takie odżywienie, na no, ciepło. Dobrze. I to jest, czyli tak samo jest ubrania Tory, to jest praktyczna część micwy, ale także przez to my otrzymamy to światło środkowe, które znajduje się i ukrywa się w tym środku, da, tej micwy. To jest zrozumiałe? Czyli na przykład, kiedy mężczyzna nakłada tfilin, no, to wtedy nie tylko on nakłada wprost taki maleńki pudełko z skóry i tam coś napisane. A też on odważa takie światło, które w drugi sposób, w inny sposób nie do rady będzie otrzymać. Da? Nawet jak się on jego nie czuje. To ja, tak samo ja na przykład... Czyli tak jakby, przepraszam rabinie, że tak. Przerwę, tak jakby ładuje się energią. Tak samo. Energia ta nawet jak się on nie będzie jej czujał. No, nawet jak jej nie czują. Tak, tak. Tak samo to w naszym świecie na przykład tak działa gamma promień. Da, tak. My możemy nie odczuwać to promieniowanie, ale ono jest. Вот. Da, to zrozumiałe, tak? A potem po tym promieniowaniu człowiekowi skóra zejdzie z ciała. No tak, ale on, jak się to będzie mała, część, on tego nie będzie czuł, jakże to nie będzie dużo. Dlatego cały czas my jesteśmy pod promieniowaniem w tym albo innym stopniu, tylko musimy nosić z sobą licznik Geigera, no, że to patrzeć na to. Da. Tak samo i ta energia, ona schodzi na nas jak i taki strumień mocny, kiedy my pełnimy micwy. Вот. I nie, ale nie możemy tego odczuć, dlatego nasze naczynia jest grube. No. Czyli tak samo jak na przykład ktoś ma na ręku takie rękawiczki, tak? I próbuje przez te rękawiczki no, odczuć coś cienkie. No. On nie da sobie z tym rady, że małe i cienkie. Na przykład naprawić rękawiczką zegarek, zegar od małej. Tak samo i tu. Czyli tak samo na przykład jak kobieta chodzi do mykwy, to też ma taką micwę, jakby oczywiście nakładał cały miesiąc twilin. Tak? Oczywiście, oczywiście. Ona przez tą mykwę, przez tą wodę otrzyma wielkie światło.
Вот, которое она может спробовать отчуть, але не факт, что будет в стане его отчула. То потребует развивать то. Вот, и если то ходи о научение Торы, тогда же сделать то мощнее, то потребует, чтобы человек учил Торы глощно, чили мувил то, чили тогда он будет входил не только на позже мышления, а теж на позже мовы. Тогда будет ему то додатково. Подожди. A to ja podam jeszcze taki jeden przykład z mostkiem, tak. Czyli jak zrobić mostek nad pomysłem do działania, tak. Czyli na przykład niekoniecznie trzeba mówić, ale trzeba o tym myśleć, żeby analizować. Tak. Czyli w sensie, że bo czasami jak człowiek mówi, to nie może myśleć, a jak właśnie nie mówi, to może przemyśleć coś i wtedy na przykład pomysł może przełożyć na działanie, a nie tylko, że zostaje na poziomie mowy. Так, може бути і так, може бути і так. Вот. Але ходить то о більшість о навчання. Чили якщо чоловік, наприклад, чита щось, чита Тора чи коментажі, чи Талмуда, то бенді то оглошив наглос. Да? Вот. А потім і втеди то бенді також впливало ліпі на розуміння. Вот. Добре, ту скончились ми вже п'ятий розділ, то є добре. Że zdążyli dwa rozdziały. Dzisiaj powiem coś niewielkiego dotyczącego naszego parszy Hayei Sara. To jest parsza, kiedy dużo ludzi przyjeżdżają do Hebronu. Dlatego to pierwszy raz, kiedy Żyd kupił ziemię w ziemi Izraela, czyli Abraham kupił działku w Hebronie dla pochowania swojej żony Sary. І цікаво там на початку парші, якщо б побачилишми, то там он хоче купити, а йому не хочуть спредати. Тільки хочуть йому дати як презент. Для чого он не хоче того як презент? Може якось то би було економічно навіть. І то буде його. Проблем полягає на тим, що презент, он... muszę wtedy odczuwać wdzięczność. Da? I Tora w ogóle ona stawi się do prezentów nie tak dobre. Jak napisane, co nie ma, to not ich je. Ten, kto nienawidzi prezenty, ten będzie żył. Da? Ojejku. Tak, tak. O co chodzi? Że jakże człowiek otrzymaje coś bezkosztownie, zakrótuję, proszę, to wtedy wartość tego w jego oczach, ona jest malutka, na po pierwsze. Po drugie, wartość tego człowieka w oczach tego, kto dał jemu prezenta, ona też spada. Na, i zawsze nawet prosty ludzi, oni wolą, jak się oni mają taką godność, to oni wolą płacić za to, co jedzą czy piją. No, i to jest cecha człowieka wolnego. A niewolnik, jak ten, kto jest w duszy niewolnikiem, no, to wtedy odwrotnie. On woli wszystko otrzymać bezkosztownie, no, na halawę. I to jest wielki problem. Dlatego człowiek zawsze musi otrzymać coś, co jemu pasuje i jak to będzie wymiana. On coś daje i coś otrzyma. No, i wtedy zostaje się harmonia. Tak samo Abraham, on wiedział, jak się by on otrzymał tę ziemię jako prezent, to wtedy jego potomkowie oni nie mogliby pretendować na tę ziemię. I tylko kiedy to podpisane było jako taka sprzedaż juridyczna za wielką sumę pieniędzy, 400 szekli, to jest bardzo dużo, to tylko wtedy on może mówić, że on to już jest jego i to będzie juridycznie jego.
No to ja mam pytanie w takim proszę. Razie. A co w takim razie z prezentem od Haszema? To coś innego. Dlaczego? Dlatego Tora nie jest prezentem od Haszema, tylko ona nazywa się Morasza, czyli są dwa pojęcia. Jest pojęcie Jerusza, to jest spadek, tak? A jest pojęcie Morasza, to też spadek, ale spadek, który potrzebuje nad nim pracować, że jego, czyli dowieść jego do rozumu. Na przykład, ktoś otrzymał od swojego ojca spadek od dziadka czy ojca pieniędzy w banku. I wtedy on nic z nimi nie musi robić. Oni tam leżą i on otrzymaje procenta. No. To jest jako spadek zwykły, Jerusza. Ale ktoś otrzymał od innego, od swojego ojca pole. No. Pole potrzebuje pracy. No. On nie może tylko przychodzić na to pole i czekać jakiegoś dobrego, coś dobrego od tego, że on nic tam nie robi. No, on musi przyjść. Tak jakby spadek uwarunkowany. Tak, nie tylko uwarunkowany, on musi pracować na tym spadku. Jak się nie będzie pracował, to nie będzie z niego korzystał. No, tak samo. Jakby ktoś dostał firmę, no to firma o. Ma chodzić nie będzie. Właśnie. Tak samo my dostali od Haszema Toro, to jest nasza firma, firmowy znak. I musimy pracować. Jak się nie będą pracowali, ona wtedy nie będzie nasza. Tak samo napisane, że kol Israel jest lochelek leolam haba. Każdy Żyd ma swoją działkę na przyszłym świecie, w raju, w Gan Edenie. Ale co znaczy ma? On jej ma, ale on musi jej jeszcze dotarć do tego. Tak? Tak samo jak ktoś kupił działkę w Stanach Zjednoczonych, ale on tam nie idzie. No? I wtedy on nie może otrzymać nijakiej korzyści z tej działki. No, nawet jak się jurydycznie ona liczy się jako jego, ale praktycznie to jemu nic nie pomaga. No. Tak samo i Tora. Вот. I dlatego Abraham musiał kupić tą działkę, że nikt by nie powiedział, że to on dostał to w prezencie. I wtedy tak samo jak dostał, to może u niego to odebrać z powrotem. A jak się już kupił, to tylko po swojej woli może sprzedać. A jak się nie chce, to wtedy nie ma innej drogi. Вот. I to zostaje na przyszłość dla całego narodu izraelskiego. Dobrze, вот. Chyba skończymy tu.